To raz drugi. Dwadzieścia. Gest godny wielkiego pana. K2? Ja odpuszczam. 20 milionów. Sprzedam. Dobry interes. 2 miliony ludzi, 10 euro za głowę. Jak płacisz? Przelewem. Nim dowieźliby gotówkę, bomba dawno by wybuchła. Jamel, daj numer konta na Bahamach. Najpierw pokaż bombę. Wiedziałem, że o to poprosisz. Rzućcie okiem. Nawet nie miała wyrzutni. Dobrze, że mam tu sprzęt. Znaleźliśmy rosyjską wyrzutnię. I już, gotowe. Zgadnijcie, gdzie jest wycelowana. Zobaczyłeś już swoją bombę? To teraz zrób przelew. Czegoś się nauczyłem, Leito. Teraz ja mam przewagę. Znajdźcie Krugera, to pilne. Osiem, cztery, siedem, trzy, pięć. ZZFDC. Na ile ten przelew? 20 milionów euro. Jesteś pewien, że bomba tam jest? Tak. Na zegarze zostało 48 minut. Kapitanie, budżet tego nie przewiduje. To złe wyjście. Przykro mi. Dobrze, czekam. Robię przelew. Dziękuję, pułkowniku. 20 milionów przelamy. Teraz zatrzymam bombę. To nie koniec. Jamel, sprawdź na Bahamach. Właśnie to robię. Otworzą go za pół godziny. Oby zdążyli. Wy poczekacie w salonie. Tutaj, na kolana, twarzą do ściany, ręce na głowę. Jojo, zostaną tak do odwołania rozkazu. I co teraz? Czy ty chciałeś zrobić wejście? Ja bym tego uniknął. Gdyby przelali kasę, bylibyśmy wolni. Już byśmy nie żyli. Myślisz, że Tacha by nas wypuścił? Nie ma co debatować, nie zapłacili. Teraz wiesz, ile warte jest twoje życie. Tyle, co nagrobek. Coś mi tu nie gra. Co? To dość dziwne. Zgubili bombę jak klucze. Chcą ją odzyskać, ale nie płacą. Dla kasy zrobią wszystko. Nie broni ich superglino. Nie broni ich tylko wartości. Takich jak twoje, jeśli dobrze zrozumiałem. Ile czasu nam zostało? 37 minut. Przydałby się jakiś pomysł. Owszem.
Chyba już wiem. Mów. Mówiłem ci o tunelu, który wykopałeś zębami. Wejście w kiblu na lewo od windy. Jojo, da nam razem zrobić siusiu? Znajdźmy powód, by pogadać z Tachą, to pójdziemy do windy. A w windzie? Będziemy improwizować. Słaby ten pomysł. A masz inny? Nie. Więc rusz się. Czego? Super pilna sprawa do Tachy, jasne. Super siadaj i super zamknij gębę. Jak się nazywasz, super palancie? A co? Jak Tacha spyta, przez kogo stracił 20 milionów euro, to podam mu twoje imię. Jeśli wciskasz kilk, jesteś trupem. Stoi. Wy trzej za mną, reszta z tyłu. Czarno widzę tę improwizację. Uda się, zobaczysz. Skaczemy. Kła? No, teraz. Tutaj. Też bieg przed Fibem? Powinieneś pracować w policji. Co jest? Czemu nie odpowiadacie? Byliśmy w tunelu. W jakim tunelu? To przez tych dupków. Zjali tunelem. Ruszyliśmy za nim. Radio wysiadło. Powtórz powoli. Lejto i glina zjali. Jamel, co z przelewem? Same dobre nowiny. Blefował? Tak, wiedział. Nie można ufać gliniarzowi, nawet jeśli kona. Zapłaci za to. Wysadzę tę ich bombę. Lepiej usiądź. Nie przelali kasy i wykorzystali numer konta. Wyczyścili rachunki. Jakie rachunki? Bahamy, Riyadh, Karachi, nawet w Londynie. Jak to możliwe? Gdy się tego dowiem, będę panem świata. Ale jestem zwykłym inżynierem i wracam do siebie. Przepraszam. Skoro nie masz kasy, to jak zapłacisz za ten tydzień? Mam jeszcze forsę w skarbcu. K2, daj mi swoją spluwę. K2, spluwa. Jesteście bandą palantów. Co teraz, K2? Najpierw znajdziemy tych chłopaprańców. Safari dla wszystkich.